Witam moi Państwo. Dzisiaj rozpoczynamy zajęcia taneczne dla par. Zaczynamy dzisiaj od salsy. Bardzo, bardzo rytmicznego, energetycznego tańca. Mam nadzieję, że jesteście dzisiaj Państwo razem. Macie partnera czy partnerkę. Spróbujemy dzisiaj od bardzo prostych kroczków, czyli od ćwiczeń, które nam umożliwią później prawidłowe wykonywanie kroku podstawowego. Moi Państwo, stoimy w małym rozkroczku i przenosimy ciężar ciała, wyrzucając na przemian jedno kolanko, drugie, a przy okazji pracują nam bioderka dosyć mocno i energicznie. Dokładnie 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Co robi góra? Nasze ramiona oczywiście będą również pracować, ale zanim będą pracować, musimy je troszeczkę rozruszać, czyli mamy wyrzuty ramion do tyłu i do przodu. I jeszcze raz do tyłu i do przodu. Teraz, moi Państwo, zaczynamy znów bioderko i przesuwamy ramionka na przemian do przodu. Kiedy wyrzucamy kolanko prawe, nasze prawe ramionko idzie do przodu. Kiedy wyrzucamy lewe, lewe ramię idzie nam również do przodu. I na przemian prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Żeby nie było nudno, spróbujmy teraz dodać troszeczkę inne ćwiczenie. Mianowicie dwa razy przenosimy ciężar ciała od nóżki prawej, prawa, lewa i jeszcze jeden kroczek. Prawa i lewą nóżkę odstawiamy. Teraz zaczynamy krok podstawowy, czyli to jest jeszcze ćwiczenie, to nie jest właściwy krok. Od nóżki prawej, prawa, lewa, prawa, lewą nóżkę odstawiamy. Teraz wykonujemy krok od lewej, lewa, prawa, lewa i prawą nóżkę odstawiamy. I znów lewa, prawa, lewa, prawa. Super. Próbujemy kolejny etap naszego przygotowania do właściwego kroku. Mianowicie przenosimy ciężar ciała, w rozkroku jesteśmy, i do boku. Rączki mamy na bioderkach. Próbujemy prawe bioderko, lewe, prawe. Wyrzucamy ile możemy i energicznie. Starajmy się przy okazji za bardzo nie ruszać górną partią ciała. Przede wszystkim tutaj ramionkami. Same bioderko chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Moi Państwo, żeby było atrakcyjniej, możecie stanąć na wprost siebie i spróbować tak samo. Pan może zacząć od prawego bioderka, pani od lewego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spróbujmy teraz stanąć tyłem do siebie, pleckami i tak samo wykonujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super, na pewno Wam świetnie wychodzi, to jestem tego pewna. Moi Państwo, po tych ćwiczeniach próbujemy już powolutku ustawiać stopy do kroku podstawowego. Mianowicie, zaczynamy od nóżki lewej. Lewa nóżka, wysuwamy ją do przodu, przenosimy ciężar ciała do przodu, przenosimy ciężar ciała do tyłu i wracamy. Teraz prawa nóżka. Raz, dwa i wracamy. Raz, dwa i wracamy. Raz, dwa, wracamy. Raz, dwa, wracamy. Te same elementy wykonujemy tyłem. Zaczynamy od nóżki lewej. Lewa nóżka do tyłu, prawa i łączymy. Lewa, prawa, łączymy, lewa, prawa, łączymy, lewa, prawa, łączymy. Moi Państwo, salsę tańczymy na lekko ugiętych kolankach i ciężar ciała przenosimy nie na całą stopę, tylko na śródstopie, czyli delikatnie
pięta jest oderwana od podłoża. Jeśli mamy krok do tyłu, to tak samo. Nie kładziemy całej stopy, bo wtedy nie zdążymy z rytmem, żeby nasza stopa wróciła w rytm muzyki do pozycji wyjściowej, tylko mamy śródstopie. Przenosimy na śródstopie i wracamy. Tak samo tutaj. Przenosimy ciężar ciała do przodu. Delikatnie ugięte jest kolanko i stopa nie jest przytwierdzona do podłoża. Jest lekko wysunięta w górę i ciężar ciała mamy na śródstopiu. Spróbujmy teraz, moi Państwo, połączyć krok do przodu i do tyłu. Zaczynamy od nóżki lewej. Delikatnie ugięte kolanka, sylwetka jest wyprostowana i razem z partnerem czy z partnerką próbujemy wykonać krok. Lewa nóżka do przodu, przenosimy ciężar ciała do przodu, wracamy na nóżkę prawą i wracamy do pozycji wyjściowej. Teraz prawa nóżka idzie nam do tyłu. Tak jak mówiłam, przenosimy na śródstopie, podnosząc delikatnie lewą nóżkę do przodu z ciężarem i wracamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Na trzy wracamy. Cztery. W liczeniu naszym nie ma. Jest. Pięć, sześć, siedem. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I wracamy. Pięć, sześć, siedem. Moi Państwo, co z rękami? Oczywiście na razie je mamy wzdłuż ciała, ale delikatnie zgięte w łokciu. Na kolejnych zajęciach będę już mówiła o pracy rąk, ale skupmy się na samym kroku. Jeszcze raz, spróbujemy od nóżki lewej. Przenieś, wróć, dołącz. Przenieś, wróć, dołącz. Spróbujmy na liczenie. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. I jeszcze raz. Bioderko, czyli maksymalnie przynosicie ten ciężar ciała. Przód, tył. I jeszcze raz. Zamaszyście. Przód, tył, przód, tył. Wracamy. I jeszcze raz próbujemy ćwiczenie do tyłu z przeniesieniem ciężaru. Może ja ustawię się teraz bokiem. Będzie Państwu lepiej zobaczyć ten efekt. Czyli mamy do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Ja to często mówię na swoich grupach, że jest to przeniesienie ciężaru, ale takie małe wahadełko. Przód i tył, przód, tył, przód, tył. Jeśli już zaczynają Wam pracować stopy przy tym kroku, to bardzo fajnie, ale proszę się nie przejmować, jeśli jeszcze te nasze bioderka nie mogą nabrać tempa, będziemy nad tym pracować. Spróbujmy jeszcze raz kroczek. Raz, dwa, trzy. Wracamy. Pięć, sześć, siedem. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. Spróbuję wykonać teraz, moi Państwo, tyłem. Tak, żeby dla Was było lepiej zacząć. Sylwetka jest wyprostowana. Nóżki są delikatnie ugięte. I zaczynamy od nóżki lewej. Raz, dwa, trzy. Pięć, sześć, siedem. 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 Moi Państwo, pokażę Wam jeszcze krok teraz z podziałem na rolę, czyli przed chwilą ten krok, który uczyliśmy się, był krokiem męskim. Zaczynamy od nóżki lewej. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Natomiast krok damski, partnerki, zaczynamy od nóżki lewej do tyłu. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Moi Państwo,
dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne. Będziemy już próbować wykonywać krok podstawowy z podziałem na krok męski i damski. Piszcie do nas na stronie internetowej czy na naszym Facebooku, jak Wam idzie, czy jakieś problemy mamy z początkiem, co oczekujecie i możecie nawet małe filmiki wysyłać. Jestem ciekawa, jak Wam idzie. Dziękuję ślicznie.